W Polsce najpopularniejszy był oczywiście Krupnik Kurpiowski, bo Kurpiowie się tym trudnili, natomiast na Litwie robiono troszeczkę według innych zasad Krupnik litewski. Taki też postaramy się do naszej piwniczki dzisiaj zrobić. Będziemy do tego potrzebowali imbir z dwa kawałki cynamonu, gałkę muszkatułową, szklankę cukru, najlepiej trzcinowy, litr spirytusu, ja tutaj zmieszam spirytus z wódką, z 3 łyżki płatków róży, z 3 łyżki ziela ruty, dodatkowo po 12 ziarenek jałowca i goździków, no i szklankę ciemnego miodu. W pierwszym etapie bierzemy szklankę wody, wsypujemy wszystkie nasze zioła, płatki, szklankę cukru i wlewamy miód. I zagotowujemy. Doprowadzamy wszystko do wrzenia, a następnie, kiedy wszystko będzie już wrzało, zmniejszamy ogień i przez 10-15 minut gotujemy na małym ogniu. O, i zrobił nam się taki wywar. Fantastycznie pachnie, bo pachnie tymi płatkami róży. Więc teraz jest to na małym ogniu. Dolewamy delikatnie litr spirytusu. Ja tutaj zmieszam spirytus z wódką, żeby to troszkę rozcieńczyć. I zagotowujemy, następnie przelewamy i szczelnie zamykamy. Przez noc musi sobie to ostygnąć. Rozlewamy do butelek, filtrujemy i 2-3 miesiące w zachowanku i mamy fantastyczny Krupnik litewski.